Dwa tygodnie temu mieszkańcy odwołali sołtysa Szklarki Radnickiej Janusza Spyrę i po kilkunastu dniach wybrali nowego. Został nim Tadeusz Kiciński, który w pierwszej turze pokonał dwóch kontrkandydatów. Jak sam przyznaje, w tej wyjątkowej miejscowości sprawowanie funkcji sołtysa jest bardzo ciężkie. Pracowałem w Radzie Sołeckiej, no i widzę, jakie są tutaj problemy. Na kandydatów chętnych za wielu nie było w sumie. No, a musiałem podołać walce z byłym sołtysem. Chciałem pokazać jednak, że można na mnie ufać, można mi zaufać. No i oczywiście będę się starał wszystko w miarę godnie wypełnić swoje stanowiska i swoje powinności. Radości z nowego wyboru nie ukrywa Marta Małysz, długoletnia sołtys Szklarki Radnickiej. Bardzo się cieszę, że został właśnie Tadeusz Kiciński. Myślę, że wreszcie wróci ta wioska do życia. Ta świetlica też będzie prężnie działała. No i życzę mu wszystkiego dobrego na tej nowej drodze. Tadeusz Kiciński czeka teraz z niecierpliwością na wybór Rady Sołeckiej i wówczas wspólnie będzie wyznaczać cele, które mają służyć mieszkańcom wsi. Zadanie będzie trudne, biorąc pod uwagę podziały we wsi, którą trzeba jednoczyć. To jedyna rada, zawsze jak to starsi ludzie mówili, czas goi rany. Trzeba cierpliwie czekać, robić swoje i dać dobry przykład i uważam, że to żadna recepta. Tadeusz Kiciński został sołtysem w pierwszej turze. Kontrkandydatami byli Krzysztof Zacharkiewicz, który zdobył 2 głosy. Wystartował też odwołany niedawno Janusz Spyra, który znalazł poparcie u 9 osób. Obecny sołtys uzyskał 38 głosów poparcia. Na temat poprzedniego sołtysa nikt nie chce się wypowiadać. Ani wieloletnia szefowa wioski. Ja z byłym sołtysem byłam w konflikcie i nie chciałabym rozmawiać na ten temat. Ani obecny sołtys. Nie chcę właśnie wypowiadać w ten sposób, żeby sobie nie zaszkodzić, bo chciałbym być naprawdę dobrym sołtysem. Jak to wyjdzie? A walka u mnie takie, jak to się mówi, ciężko na noże, nie chciałbym tego prowadzić. Wolałbym to polubownie. Do tematu będziemy jeszcze wracać, tym bardziej, że do Urzędu Miasta wpłynęła skarga związana ze spotkaniem wyborczym.